Dobry wieczór Państwu. Witamy bardzo serdecznie w murach naszej szkoły i cieszymy się, że jesteście z nami. Dzisiejsza uroczystość to przede wszystkim okazja do wspólnej zabawy, uśmiechu, integracji. A integrować i bawić mamy się wspólnie, nie zapominając, kim jesteśmy. A jesteśmy Polakami. Ludźmi szczęśliwie żyjącymi w wolnej ojczyźnie, miłującymi tę ojczyznę oraz związani sercem ze swoim środowiskiem lokalnym, małą ojczyzną, jaką jest miasto i gmina Kłodawa. Spotkał nas wielki zaszczyt. Dzisiejsza impreza jest pod patronatem starosty kolskiego Roberta Kropidłowskiego. Dziękujemy serdecznie za patronat. QuizTen jest to projekt uczniowski w ramach uczniowskich laboratoriów informatycznych działających w naszej szkole. Laboratoria te zaś są projektem w projekcie Cyfrowa Szkoła Wielkopolska 2020. W ramach projektu szkoła została wyposażona w liczne pomoce dydaktyczne związane z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w nauczaniu oraz przede wszystkim w sieć światłowodową. Stąd pomysł, aby zorganizować quiz, w którym wykorzystamy nowe technologie w tradycyjnych formach zabawy. Serdecznie witamy naszych śmiałków, nasze drużyny, przedstawicieli różnych branż, szkół, instytucji działających na terenie naszej gminy, a nawet całego powiatu. Nadeszła chwila, aby rozpocząć nasz wielki integracyjny quiz wiedzy o Polsce, nasza mała, wielka ojczyzna. Na początek wyjaśnimy podstawowe zasady zabawy. Każda drużyna ma do dyspozycji na swoim stanowisku tablet z dostępem do sieci światłowodowej szkoły. Część zadań będzie wymagała korzystania z tego sprzętu, ponieważ quizy rozwiązywane będą drogą internetową. Przy każdym stoliku zasiada dodatkowo uczeń, który pełni jednocześnie rolę asystenta technicznego. Jego zadaniem jest pomoc w obsłudze sprzętu. Robert Craig, Jerzy Ryglaszewski skonstruował ważne elementy sondy kosmicznej Voyager 1, teleskopu Hubble'a, stacji kosmicznej ISS, satelitów telekomunikacyjnych. Obiekt ten jest w kosmosie, tak podpowiem. Tak jest, stacji kosmicznej Voyager 1. 8 poprawnych odpowiedzi.